Polski Ład, czyli obietnice, deklaracje, piękne słowa i masa pieniędzy. Polski Ład, dwa dni po raporcie NIK. Przykrywka, to chyba niemożliwe. Budka żelazna jak banaś. Opery mogą grać na świeżym powietrzu. Hurra! O tym m.in. będzie dziś w programie w telegraficznym skrócie, czyli subiektywnym przeglądzie wydarzeń. Przypominam o subach i dzwonkach na YouTubie, o obserwowaniu mojej strony na Facebooku. Przypominam również, że każdy może zostać patronem WTS-u. Dziękuję patronom za ich zaangażowanie. Dzięki także za wasze komentarze i poproszę o więcej. Niedziela 16 maja, Maciej Orłoś. Zaczynamy. A zaczynamy od nowego ładu, czyli Polskiego Ładu, bo tak nazywa się teraz ten ład. Był nowy, a jest polski. Polski Ład. Przy czym wciąż jest nowy, ale polski. A więc zaczynamy od Polskiego Ładu, przedstawionego podczas wczorajszej konferencji programowej Zjednoczonej Prawicy. Jest co omawiać, bo ład ten okazał się bardzo obszerny. No i cóż. Powiedzmy sobie jasno, nie ma się do czego przyczepić. Polski Ład jest genialny. Dzięki niemu Polska stanie się wspaniałym, nowym krajem. Zdecydowanie już gonimy Japonię, a niebawem dogonimy Niemców, do których zresztą jeszcze w tym WTS-ie wrócimy. Tak więc jest super. Dziękuję ci, Panie Boże. Kurwa, jest w pytę. Był kiedyś kraj rad, a będziemy mieli kraj ład. Brzmi pięknie. Nie no, żartowałem, że nie ma się do czego przyczepić. Na szczęście ma się, czyli mamy się do czego przyczepić. No właśnie, brzmi pięknie, ale co tam jest w tym nowym Polskim Ładzie poza pięknym brzmieniem? Słowa, 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 jakby powiedział Poloniusz w Hamlecie Szekspira. Spróbujmy zatem zanalizować, co kryje się za pięknymi słowami prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Porównajmy nowe założenia z rzeczywistością i dotychczasową pracą rządu Zjednoczonej Prawicy. Podczas sobotniej konferencji pojawiły się liczne obietnice, takie jak więcej historii powszechnej i historii Polski w szkołach. Powszechnie, wiadomo, PiS ma długą historię w zmianach historii na własną autorską wersję. Skoro już mówimy o rzeczach autorskich, to artyści także dostali co nieco, bo rządzący planują nową ustawę o statusie artysty zawodowego, by pomóc ubogim twórcom. Co ciekawe, według nowych założeń artystami tymi będą m.in. kowale artystyczni czy na przykład DJ-e. A jaką mamy rzeczywistość? Przez ostatnie lata rząd tak skutecznie dbał o interes artystów, tak zabiegał, tak się wręcz można powiedzieć podlizywał artystom, a oni, niewdzięcznicy, organizowali liczne protesty, oskarżając władzę o brak jakiejkolwiek pomocy środowisku twórczemu w kryzysie spowodowanym pandemią. No ale wiadomo, lewactwo, więc tym bardziej chwała rządowi, że nie bacząc na te niemiłe zachowania, będzie wspierał kowali artystycznych i DJ-ów. Z całym szacunkiem dla tych zawodów oczywiście, kowali akurat chyba nie znam żadnych, ale DJ-ów znam i poważam i pozdrawiam serdecznie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier rządu do spraw bezpieczeństwa, przed laty premier, od wielu, wielu lat, prawdopodobnie od lat 90. najważniejsza osoba w państwie, szef wszystkich szefów, Jarosław Kaczyński, dołożył do tego wątku wspierania artystów, rozbudowę muzeów i teatrów. Na jego miejscu też bym tak zrobił, bo gdzieś w końcu trzeba realizować tę nową politykę historyczną. Szef wszystkich szefów ogłosił podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, zabierając w ten sposób prezydentowi jego flagową obietnicę wyborczą. Ale w takim razie dowiedzieliśmy się, czyja tak naprawdę była ta obietnica wyborcza prezydenta. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier rządu do spraw bezpieczeństwa, najwybitniejszy polityk w historii Polski, od początku XX wieku najważniejsza osoba w państwie, szef wszystkich szefów, Jarosław Kaczyński podczas rewelacyjnego przemówienia mówił także o diametralnej zmianie polityki rządu względem lekarzy, to znaczy z polityki pod tytułem niech jadą na politykę zostańcie jednak tu fajnie tak. Skuteczność tej zmiany, dobrej zmiany, mają gwarantować wydatki na poziomie 6% PKB w 2023 roku i 7% w 2027. Z kolei w celu odchudzania administracji publicznej i ograniczania biurokracji mają powstać dodatkowe jednostki administracji publicznej, takie jak Fundusz Modernizacji Szpitali, Fundusz Medyczny i Agencja Rozwoju Szpitali. To był sarkazm. Mam nadzieję, że wystarczająco wyraźnie to przedstawiłem.
A teraz pytanie całkiem serio. Skąd na to wziąć pieniądze? Nie wiem. No jak to skąd? Z tej znienawidzonej, czepiającej się nas ciągle o jakieś prawa obywatelskie, o konstytucję czy inne bzdury lewackiej Unii Europejskiej. Chodzi o przyznane Polsce 770 miliardów złotych z unijnego budżetu. Na marginesie dodajmy, że nie wiadomo jeszcze, czy ta kwota w całości do nas trafi, bo to zależy od wielu czynników. Powiedzmy sobie jasno, w sprawie kasy z Unii rząd realizuje strategię wartości i zasadę wspólnoty są złe, ale kasę przyjmiemy. Bardzo chętnie. Jarosław Kaczyński, wódz naczelny, stwierdził tak. Polacy są głęboko przekonani i słusznie przekonani, że należy im się taki poziom życia, takie życie, jak w krajach na zachód i po części na południe od naszych granic. Chcemy te słuszne aspiracje zaspokoić. Bardzo słusznie, ja się absolutnie zgadzam. Czekam więc na średnią płacę, taką jak mają w Niemczech obecnie, czyli jakieś 4000 euro, czyli po dzisiejszym kursie ponad 18 tysięcy złotych. Kiedy możemy się tego spodziewać? Rok? Dwa? 450 lat? Uprzejmie proszę o odpowiedź w komentarzach pod tym filmem. Wczoraj podczas prezentacji Nowego Ładu do akcji wkroczył też premier Mateusz Morawiecki. Poruszył swój ulubiony temat, czyli środowisko. Szef rządu zapowiedział, że ze środków uzyskanych z emisji uprawnień CO2 utworzony zostanie specjalny fundusz na remont, modernizację i budowę nowych ciepłowni w 120 mniejszych i większych miastach. Jak więc widać, bez kolejnej jednostki administracyjnej się po prostu nie obędzie. No ale wszak jednakowoż albowiem gdzieś te żony, córki, synowie, krewni, znajomi królika, czyli posłów PiS, muszą pracować. Mateusz Morawiecki zadba też o dzieci. 500+ to za mało dla Zjednoczonej Prawicy, gdy planuje wesprzeć rodziców w pierwszych 3 latach po narodzinach dziecka dodatkową kwotą 12 tysięcy złotych. Co więcej, w przypadku drugiego i kolejnego dziecka premier Mateusz Morawiecki chce umożliwić umorzenie zaciągniętego kredytu na mieszkanie do poziomu 150 tysięcy złotych. Przy okazji dodajmy, że Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier rządu do spraw bezpieczeństwa, najwybitniejszy polityk w historii Polski, od początku lat 90., najważniejsza osoba w państwie, szef wszystkich szefów, Jarosław Kaczyński, mówił o 160 tysiącach. Natomiast Jarosław Gowin, szef Porozumienia, o 185 tysiącach. Kto da więcej? Może ktoś z was? No dobrze, wyciągnijmy z tego średnią. 150 tysięcy plus 160 tysięcy plus 185 tysięcy równa się 495 tysięcy. Podzielić na 3 równa się 165 tysięcy. Czyli sporo więcej niż daje Morawiecki, oczko więcej niż daje Kaczyński i jednak znacznie mniej niż oferuje Gowin. Więc już nie wiem, ile będzie tej dopłaty. Panowie, zdecydujcie się, cholera jasna. No. Swoją drogą, jak to się pięknie zapowiada. 500+, plus 12 tysięcy na drugie i każde kolejne dziecko, plus dopłaty do mieszkań. Potem dzieci dorosną, ale i tak będziemy zarabiać jak Niemcy, więc i bez dopłat damy radę. Żyć, nie umierać. No i drodzy rodacy, powiem inaczej, drogie rodaczki i drodzy rodacy, spróbujcie tylko nie zacząć realizować planu rządu. Do roboty. Wiecie, o co chodzi. Pracujemy nad powiększaniem narodu polskiego. Ja już nie przeszkadzam. Kończymy to wydanie WTS-u. Do widzenia. Tak, to był żart. To jeszcze nie jest koniec tego programu, ale nie żartowałem z tym apelem do rodaczek i rodaków. Program WTS będzie was rozliczał z zadań. Wiecie jakich. A propos końca, na koniec tego festiwalu obietnic, czyli konferencji prezentującej nowy Polski Ład, koalicjanci zgodnie podpisali deklarację programową. Prezydent się na podpisanie niestety nie załapał, a wiemy przecież, że podpisywać lubi. No, bardzo nam przykro. Ja bym nawet na miejscu pana prezydenta jakiegoś tweeta wydał z tej okazji, bo tak nie może być. Ulgi, dodatki, dotacje, inwestycje, wszystko to brzmi pięknie, jak już mówiłem, ale ogłoszenie nowego Polskiego Ładu jakoś dziwnie mi się zbiega z raportem Najwyższej Izby Kontroli przedstawionym w czwartek przez jej prezesa powszechnie znanego jako Żelazny Marian, czyli Mariana Banasia. Czyżby Nowy Ład miał być przykrywką dla publikacji raportu? Oczywiście, już teorie spiskowe, pana Orłosia. Weź się, człowieku, walnij w czoło.
Nowy Polski Ład jest ponad te doraźnie prowadzone wojenki prezesa Banasia. No dobra, ja jednak pozostanę przy swoim pytaniu. Czyżby Nowy Ład... Nowy Polski Ład, panie Orłoś, już jeżeli... Okej. Okay. Czyżby Nowy Polski Ład miał być przykrywką dla publikacji raportu NIK? Raport ten przedstawił wyniki kontroli dotyczącej przygotowań do zeszłorocznych wyborów kopertowych, które się nie odbyły. Marian Banaś stwierdził m.in., że decyzja premiera Morawieckiego o zleceniu druku kart wyborczych była niezgodna z prawem. Najwyższa Izba Kontroli skierowała w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. I tu uwaga, uwaga, popełnieniu go nie przez premiera, a przez Zarząd Poczty Polskiej i Zarząd Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, czyli Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że podejmując decyzję, premier popełnił przestępstwo, a składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez wykonawców tej decyzji. Poza tym NIK składa wniosek do prokuratury kontrolowanej przez rząd, a oskarżeni wykonawcy decyzji premiera to przecież ludzie także obsadzeni w tych spółkach przez rząd. Trudno to ogarnąć, szczerze mówiąc, ale na szczęście o sprawie raportu wypowiedział się jeden z naszych ulubieńców, Ryszard Terlecki. NIK nie może opierać się na jakichś opozycyjnych gazetkach. Władze państwa musiały podejmować decyzje związane z przestrzeganiem konstytucji, demokracji, a równocześnie z narastającą wtedy pandemią. Raport to jakaś kompromitacja NIK-u. Dobrze, że mamy takiego obrońcę demokracji i przestrzegania konstytucji, jak marszałek Terlecki. W końcu, co to ma być, że jakaś instytucja jest niezależna od rządu i punktuje jego działania? Można by przypuszczać, że afera związana z raportem NIK jest świetną okazją dla teoretycznie największej partii opozycyjnej i jej przystawek do celnego wypunktowania potknięć i bezprawnych działań rządu. W tej sprawie jednak od miesięcy nic się nie zmienia. Przewodniczący Platformy Borys Budka zamiast działać w Sejmie urządza wraz z kolegami wewnętrzne wojenki. W tym tygodniu z partii wyrzuceni zostali posłowie Paweł Zalewski i Ireneusz Raś. Zdaniem zarządu Platformy działali na szkodę partii. Skuteczność strategii przewodniczącego Budki odzwierciedla najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych przeprowadzony przez United Surveys na zlecenie RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej. Pokazuje on dramatyczny spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, bo aż o 6 punktów procentowych wobec kwietniowych wyników. Na prowadzeniu wciąż Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,5%, na drugim miejscu Polska 2050 Szymona Hołowni 22% poparcia, wzrost o 3%, potem Lewica 9,6% oraz Konfederacja 8,6%. Borys Budka, pytany o wyniki sondażu, stwierdził, że jego partia ma swoje sondaże, które są dla niej dużo łaskawsze. Jak wyraźnie widać, nic się nie zmienia i Platforma, jak i jej, że tak powiem, na wyrost lider, nadal żyją w swojej alternatywnej rzeczywistości i czują się z tym bardzo dobrze. Panie Borysie, jak pan już razem z partią wróci na ziemię, to proszę pamiętać, że po przylocie obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. W imieniu redakcji chciałem podziękować naszemu stałemu widzowi Julianowi, który ma zresztą niedługo urodziny, więc wszystkiego dobrego, za pomoc w przygotowaniu tego newsa. Bardzo serdecznie Julianie dziękujemy. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Przed chwilą były te pierwsze, a teraz przechodzimy do tych drugich. W sobotę o północy, a mówiąc ściślej o północy z piątku na sobotę, otwarte zostały ogródki lokali gastronomicznych. Po wielu miesiącach zamknięcia, po ponad pół roku zamknięcia. Czuć powiew względnej normalności, klienci rezerwowali miejsca z dużym wyprzedzeniem, a tłumy chętnych na po-lockdownowego drinka ruszyły do stolików już kilka minut po północy. Zresztą chyba w końcu też muszę się wybrać na jakiegoś drina, bo jak się słucha Morawieckiego czy Budki, to nic innego, tylko się napić. Działanie mogą wznowić kina, teatry, opery i filharmonie, ale tylko na świeżym powietrzu i przy maksymalnie 50% obłożeniu. Dobrze to słyszeć, bo jak wszyscy wiemy, przedstawienia operowe na zewnątrz odbywały się przecież w Polsce prawie codziennie. To trochę tak, jakby zezwolić na działanie oceanarium, ale tylko na świeżym powietrzu. Znowu to samo, panie Orłuś. Jak już mówiłem, ciągłe krytykowanie. Zamykają źle. Otwierają źle. No ale przepraszam, nawet ranking Bloomberga pokazał, że w zarządzaniu w pandemii Polska nie daje rady na tle innych krajów. Panie Orłoś, może,
Może pan zmieni... Zmień pan temat, bo pan już przynudzasz po prostu. Sześć międzynarodowych organizacji zajmujących się prawami człowieka wystosowało do polskich władz apel o zapewnienie skutecznego i niezależnego funkcjonowania instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Wyrażamy zdecydowane poparcie dla Polskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Skuteczna i niezależna Krajowa Instytucja Obrony Praw Człowieka, instytucja ombudsmana oraz organ do spraw równości są niezbędnymi elementami każdego demokratycznego państwa. Apel ten jest pokłosiem kwietniowego orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej, który stwierdził niekonstytucyjność przepisu pozwalającego pełnić rzecznikowi funkcję po upływie kadencji przed wybraniem nowego rzecznika. Ja na miejscu Rzecznika Praw Obywatelskich wzorowałbym się na Julii Przyłębskiej. Ona jest w pełni niezależna. Niezależnie od tego, co mówi Konstytucja, zawsze orzeka zgodnie z linią partii. Niezależny jest także Antek Orłoś. Niezależnie od tego, o co go poproszę. Na przykład niedawno zasugerowałem, że ładnie zabrzmiałby w programie jakiś kawałek zespołu Dire Straits. On stwierdził, że Dire Straits to dad rock i oczywiście zagrał swoje. Tym razem też pewnie puści jakąś piosenkę polskiego, niezależnego wykonawcy. Antosiu, witam. Leczyć ją truje tabletkami. Fałszywy doktor jest między nami. Zamiast leczyć ją truje tabletkami. Cóż to za choroba dzisiaj trawi moich ludzi? Co to za zaraza nie da spać i w nocy budzi? Na zakończenie przenosimy się na chwilę do Rosji, której rząd, czyli Władimir Putin, zatwierdził właśnie listę państw nieprzyjaznych. Strach i trwoga padła z pewnością na wszystkie państwa Unii i nie tylko Unii, ale Federacja Rosyjska okazała się nieszczególnie surowa, bo umieściła na tej liście tylko dwa kraje, Czechy i Stany Zjednoczone. Teraz właściwie nie wiadomo, czy się cieszyć, że Polska nie trafiła na tę listę, czy też zgodnie z pozornie antyrosyjską polityką rządu żałować, że Polska się na tej liście nie znalazła. No nie wiem. Ambasady krajów, które na liście są, będą miały ograniczenia w zatrudnianiu pracowników na terenie Rosji. Kilka chwil po wydaniu decyzji przez Rosjan ambasada USA w Moskwie poinformowała, że tak się bawić nie będzie, zabiera zabawki i jedzie do domu, co praktycznie oznacza zamknięcie usług konsularnych z wyjątkiem sytuacji kryzysowych. Dobrze, że polski rząd nie wpadł na sporządzenie własnej listy nieprzyjaznych Polsce państw, bo przy obecnej polityce zagranicznej naszego kraju na liście zrobiłby się pewnie niestety niezły tłok. To dziś wszystko. Kto obejrzał program do końca, niech w komentarzu napisze coś bardzo prostego. Na przykład, niech pomyślę, na przykład, o, dlaczego w tym odcinku WTS-u nie było nic o Jacku Kurskim? Skandal! Taki tekst. Lubię takie numery. Już się nie mogę doczekać tych komentarzy. Zresztą wszelkie wasze uwagi sobie cenię i za nie bardzo dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie i do czwartku. Cześć!